Witam Państwa w czwartek 26 listopada. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach zegar tyka, inwestora nie ma. Kończą remont porodówki. Największa Biedronka w mieście. Wreszcie dojadą do domów. Bezpieczniej na Sikorskiego. Zaklep Stoisko na Jarmark. Spotkali się z pisarką i Dzień Języków Obcych w Prusie. Na McDonalda czeka wielu mieszkańców Żar, ale inwestor jak na razie się nie spieszy. McDonald's złożył wniosek o pozwolenie na budowę swojej restauracji w Żarach 9 września. Wybrali teren przy stacji Lotos blisko Moniuszki. Dokumentacja wymagała jednak formalnego uzupełnienia. Niestety do dziś inwestor w starostwie się nie pojawił. Ostateczny termin mija w poniedziałek. Jeśli do tego czasu brakujących dokumentów nie dostarczą, pozwolenia na budowę nie dostaną. Starosta żarski jest zaskoczony tą opieszałością inwestora. No też się martwię. Też się martwię i pierwsze co to bym zaraz poleciał na jakiegoś tam, nie wiem, wieśmaka albo na jakieś inne kawy albo happy meal jeszcze jest. To się, nie wiem, trzeba pomodlić albo cierpliwym być przede wszystkim. No, jeżeli ktoś złożył wniosek o pozwolenie na budowę, to znaczy, że chce, no chyba żartu sobie nie stroił, ale jak nie będzie w tym miejscu, będzie w innym, chętnych było więcej na tego McDonalda. Zdaniem starosty tragedii nie ma. Twierdzi, że jeśli nie w tym miejscu, to w innym, ale McDonald's w Żarach na pewno powstanie. A teraz dobra informacja dla przyszłych mam. Za 3 tygodnie szpital na wyspie otworzy nowoczesną salę porodową. Remont pochłonie ponad 500 000 zł. Dobiega końca modernizacja porodówki w szpitalu na Wyspie w Żarach i chociaż widok na to nie wskazuje, wykonawca, a jest nim żarska firma Bikrem, zapewnia, że do 17 grudnia skończą. Powstaną tu 3 nowoczesne, pełnowymiarowe sale porodowe, każda klimatyzowana z własną łazienką i kącikiem dla rodziny. Teraz porody odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach ginekologii. W miesiącu jest ich nawet 90. Tymczasowe warunki nie zakłócają pracy oddziału. Warunki dla rodzących są, uważam, bardzo dobre, nawet powiedziałabym lepsze niż na starej porodówce przed remontem. Każda pani ma do dyspozycji pokój z łazienką, także warunki generalnie pani nie narzekają. Dla świeżo upieczonych rodziców narodziny dziecka to szczególny moment. W takiej chwili oczekują wsparcia ze strony personelu i godnych warunków. Były emocje? No pewnie, że były, nie? Ale szczęśliwe. Cały czas do tej pory są, nie? No i co, jest chłopczyk czy dziewczynka? Chłopczyk jest, nie? Tak pan obstawiał? Tak obstawiałem, nie? Znaczy to już było zaplanowane, można powiedzieć, nie? I wszystko w porządku, jesteście państwo zadowoleni jako rodzice? Zadowoleni jesteśmy, bardzo. Miła, przyjemna obsługa, mogę powiedzieć. Dziewczynka. A jak się będzie nazywała? Iga. Malutka, chudziutka, ale zdrowa, dostała 10 punktów, także. Kiedy się urodziła? Wczoraj. Wczoraj o 9:30 rano. Opieka naprawdę jest super. Ja 12 lat temu urodziłam tutaj pierwszą córeczkę, teraz właśnie drugą i nie wyobrażam sobie, żeby po prostu mogła rodzić gdzie indziej. Drodzy rodzice, a będzie jeszcze lepiej. Remont porodówki to koszt 600 000 zł. Przy ulicy Katowickiej w pobliżu obwodnicy i ronda żarskich saperów trwa budowa 6. już Biedronki w Żarach. Generalnym wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane DASA. Prace ruszyły pod koniec lipca. Dyskont ma powierzchnię 1370 m2. Dach już skończono, trwają prace wewnątrz pawilonu. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa parkingu na 70 aut. Do zrobienia pozostaną drogi wewnętrzne. Otwarcie sklepu zaplanowano na połowę stycznia. Po 2 miesiącach kończy się remont na Kazimierza Wielkiego w Żarach. Od jutra będzie można tamtędy przejść i przejechać bez utrudnień. W piątek zakończy się remont chodników przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Żarach. Od jutra będzie można korzystać w pełni z dojazdów do posesji i garaży. Dla mieszkańców ulicy to pierwszy remont od wielu lat. Nie było robione tutaj 60 lat, nic nie było w ogóle chodnika. A jak długo pan tu mieszka? No, ja tu żonaty jestem już, proszę panią, od 45 lat. Tylko nas nie było to troszeczkę, nie?
za granicą też dużo nas teściowo musi być, nie? I dlatego... Wspomniał pan mi, że mieszkają tu głównie starsze osoby. Same starsze osoby. Mhm. Wszystko po 80. Mhm. Grubo. Będzie teraz łatwiej. Oczywiście tak. Pracę prowadzi firma Pekom. Łącznie na całym odcinku ulicy Kazimierza Wielkiego wymieniono 490 metrów kwadratowych chodników. Co udało się wykonać? Komplet wymiany nawierzchni chodników, czyli wymiany starych płytek chodnikowych na nowe, nową nawierzchnię z kostki typowy Polbruk plus nowe krawężniki, nowe obrzeże trawnikowe i podbudowa pod nawierzchnię typu Polbruk. Pracownicy Pekomu jeszcze dzisiaj kończą przebudowę drugiej części chodnika. Od jutra ulica Kazimierza Wielkiego będzie w pełni przejezdna. Będzie bezpieczniej. Żarski Pekom w sobotę rozpocznie pracę na ulicy Sikorskiego w Kunicach, tuż za szkołą, a w pobliżu przedszkola. Zamontują kolejny próg zwalniający. Zdemontowane zostaną dotychczasowe oznakowania. W ich miejsce pojawi się nowy znak – strefa zamieszkania. Pekom zajmie się również wyrównaniem tej ulicy. W tym roku jarmark bożonarodzeniowy w Żarach rozpocznie się 18 i potrwa do 20 grudnia. Chętni wciąż mogą starać się o wynajęcie stoisk handlowych i gastronomicznych. Są jeszcze wolne stanowiska, dlatego zapraszamy przedsiębiorców, jak również wszystkich, którzy zajmują się rzemiosłem artystycznym, do zaprezentowania swoich wyrobów tutaj na jarmarku. Na stronie internetowej naszego miasta jest dostępny formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu tego formularza można go wysłać mailowo albo przynieść tutaj do biura podawczego naszego, jak również można wysłać pocztą. Warunkiem, aby starać się o stoisko na jarmarku, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz zgody na prowadzenie handlu. Zgłoszenia na jarmark ratusz przyjmuje do 1 grudnia. Bardzo mała dziewczynka i bardzo duży miś. Guziczek, historia niebyle jaka, czy Max uczy się na błędach. To tylko niektóre z tytułów książek, których autorką jest Katarzyna Zychlas-Żar. Pisarka była dziś gościem w zespole szkolno-przedszkolnym w Żarach. Czytelnictwo jest bardzo ważne dla rozwoju każdego człowieka, tak dorosłego, jak i dziecka w wieku przedszkolnym czy w wieku szkolnym. Przede wszystkim rozwija wyobraźnię, rozwija zainteresowania. My byśmy bardzo chcieli, żeby nasze dzieci dużo czytały, jak najwięcej czytały. Dzisiaj mamy spotkanie z panią Katarzyną Zychlą. Jest to tym bardziej ważne, że jest to autorka z Żar. Mam nadzieję, że takie bliskie spotkanie z kimś, kto pisze książki dla dzieci, jeszcze bardziej zachęci nasze dzieciaki do czytania. O tym, że czytanie pobudza wyobraźnię, rozwija i daje dużo frajdy, wiedzą nawet najmłodsi. Przyjechała do nas autorka i autorka pisze książki i przeczytała nam jedną opowieść. No nie wiem, jak to powiedzieć. Cudnie mówisz, Karol. A powiedz, czy masz swoją ulubioną bajkę? Jaka to jest bajka? Max. O czym jest? O kałuży. Co takiego fajnego jest w czytaniu książek? No, że potem, że nieraz jest tak, taka niespodzianka, że są w książkach obrazki, jest mniej nieraz doczytana, nieraz więcej. Pomysłodawczynią spotkań z autorami książek w zespole szkolno-przedszkolnym jest Agnieszka Lipińska. Tygodnie przygotowani za nimi, dziś czas na premierę. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Żarach odbyła się impreza z okazji Dnia Języków Obcych. Licealiści przygotowali dla swoich kolegów z trzecich klas gimnazjów spektakle i piosenki. Uczyliśmy się do prób miesiąc. No, daje mi to dużo, bo mogę współpracować z językiem, nie tylko z książki gramatycznie, ale też no, pobawić się trochę. No i myślę, że to jest fajna zabawa i wiele z tego wyciągnę. Ty się uczysz języka niemieckiego. To trudny język? Myślę, że nie. Ja z językiem niemieckim jestem od małego, więc dla mnie to nie jest coś trudnego i dobrze się w tym czuję. Grasz babcię? Tak, gram babcię w spektaklu Rzepka. No i gram babcię i no, uwielbiam rosyjski. Powiedz, dlaczego ty wybrałaś język rosyjski? Bo to nie jest taki typowy wybór.
No bo bardzo mi się podoba niemiecki, w ogóle mi nigdy nie wchodził. No i wybrałam rosyjski, bardzo dobrze mi idzie teraz, jestem właśnie na rozszerzeniu. No i mi się podoba. Chcemy też pokazać, że w naszej szkole w Prusie nie tylko mamy czas na naukę, bo to oczywiście jest priorytet, ale jest to też nauka poprzez zabawę. A to dotyczy właśnie nauki języków obcych. Piosenki i spektakle zostały przygotowane przez naszych uczniów, uczących się danego języka. Świetnie się bawią. Panie dyrektor, pani uczy tutaj języka rosyjskiego. Czy ten język cieszy się popularnością wśród młodzieży? Chcę powiedzieć, ku mojej uciesze, że język rosyjski cieszy się coraz większą popularnością, bo ludzie i dorośli, jak i młodzież zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że jest to język przede wszystkim potrzebny, ale ostatnimi czasy i bardzo modny. W Żarskim Prusie uczniowie oprócz języka angielskiego mogą również uczyć się niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. W hali Promienia już po raz 17 rozegrano turniej rekreacyjno-sportowy Baw się razem z nami. W zawodach wystartowały reprezentacje żarskich szkół podstawowych. Inicjatorem i pomysłodawcą był pan Henryk Moskwa właśnie 17 lat temu. Teraz kontynuują to przedsięwzięcie moi nauczyciele wychowania fizycznego, pani Kamila Krzemińska-Bielak i pan Mirosław Kuczma. Dzieci rywalizowały w sztafetowych konkurencjach zręcznościowych. W tym turnieju jednak nie wynik był najważniejszy, a świetna zabawa. Tym bardziej, że w naszym turnieju wszyscy są wygranymi, dlatego że oceniamy poszczególne konkurencje i za poszczególne konkurencje dzieci, zespoły otrzymują słodkie nagrody. A zwieńczeniem tego całego turnieju i wszystkich konkurencji są puchary, jednakowe dla wszystkich. Kolejna edycja turnieju Baw się razem z nami za rok. Łukasz Rubczyński z Chromika został asystentem trenera reprezentacji Polski. To ogromne wyróżnienie zarówno dla Łukasza, jak i dla żarskiego klubu. Łukasz będzie pomagał Romanowi Prawicy w prowadzeniu kadry U14. Rubczyński jako trener ma na swoim koncie spore sukcesy. Do największych należą tytuły mistrza Polski w kategorii 14-latków i 16-latków. Łukasz będzie łączył pracę z kadrą z pracą w klubie, gdzie m.in. prowadzi trzecioligowy zespół. Radosław Kasprolewicz, witam widzów telewizji regionalnej. Jutro aura w kratkę, chmury będą przypatały się ze słońcem. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Karolina Niedroszlańska. W piątek w Żarach, Szprotawie i Gubinie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą do 3 stopni, a minus 1 w nocy. Niebo będzie pochmurne z dużymi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują mrzawki. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie do 15 km na godzinę. W piątek 27 listopada imieniny obchodzą Walerian i Maksymilian. Z tej okazji panom już dziś życzymy 100 lat w zdrowiu i radości. Dziękuję za uwagę, Natalia Świąder. W wiadomościach to wszystko już za chwilę. Zapraszam na przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym wydaniu Gazety Regionalnej. Następnie program w dobrej formie. Dziś zobaczymy, jak mieszkanki Żar poddają się metamorfozie, czyli akcja Zero Litości dla Twoich Krągłości. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Jutro w kioskach nowy numer największego tygodnika w regionie. W regionalnej jak zawsze pełno interesujących, bulwersujących i mocnych tematów. Przegląd prasy zaczynamy od artykułu Przeprasza za debili. Debilami nazwał uczniów z Bieniowa radny Kazimierz Domaracki. Te słowa padły na sesji Rady Gminy. Obrażenie poczuli się rodzice dzieci z zespołu szkół. Radny się broni. Powiedziałem, że to chyba debile. Więcej w regionalnej. Kolejny temat. Pensje pożerają kulturę. Wystarczy jeden dyrektor. Żarskim radnym nie podoba się, jak działa kultura w mieście. Chodzi o Żarski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Te trzy instytucje w przyszłym roku dostaną od miasta 4,5 miliona złotych. To bardzo dużo pieniędzy, które nie są najlepiej wykorzystywane, uważa radny Łukasz Matyjasek.
Uwaga na złodziei. Ukradły pamiątkę po mojej miłości. 3 złote pierścionki, 2 obrączki i pieniądze ukradły 76-letniej mieszkance Żagania 3 kobiety pochodzenia romskiego. Jadwiga Matyja straciła wszystkie kosztowności warte w sumie ponad 2000 zł, do tego 400 zł w gotówce. Więcej w regionalnej. Donos za donosem, kontrola za kontrolą. Ponad 20 kontroli w ostatnim czasie miał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żaganiu. Czujemy się wykontrolowani we wszystkich obszarach, mówi dyrektorka Renata Socha. Kontrolowane było wszystko, począwszy od wody na obecność bakterii Legionella przez stan techniczny budynku pod kątem przeciwpożarowym po ilość kilometrów wpisanych przez kierowcę busa szkolnego w karcie pojazdu. Więcej w gazecie regionalnej. Sąsiad zastrzelił mi psa. Ranny dingo czołgał się kilkadziesiąt metrów do domu i skonał tuż obok bramy. Żali się Maria Kobylińska. Wszystkim się nie dogodzi. Słoninka tylko dla sikorek. Jedni dokarmiają ptaki, inni koty, a kolejnym to przeszkadza. Na panią Marię do spółdzielni mieszkaniowej pożalili się jej sąsiedzi. Na stronach sportowych o skandalu w sobieskim Żagań. To tylko wybrane tematy. W regionalnej jak zawsze mnóstwo bezpłatnych ogłoszeń, konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, program telewizyjny, zapowiedzi, imprez i wiele, wiele więcej. Sięgnij po regionalną. Naprawdę warto.